Powodem przyjazdu jest jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskielni. W przyszłorocznym budżecie spadają nakłady na inwestycje, co również oznacza, że jest niebezpieczeństwo obniżenia dynamiki inwestycji realizowanych przez samorządy terytorialne. To jest szalenie groźne. I tutaj w województwie świętokrzyskim chcemy zebrać kilkanaście tysięcy ankiet, które będą dotyczyły tego wszystkiego, co dzieje się na szczeblu gminy, szczeblu powiatu, szczeblu województwa. Zapytać mieszkańców o to, czy obietnice z 2010 roku są realizowane przez wybrane władze, czy to wszystko, co dzieje się w lokalnej samorządności na szczeblu powiatu czy gminy, może być jeszcze lepiej wykonywane. Obcięte zostały środki także w tym najnowszym budżecie. Obcięte zostały środki na tak zwany wkład własny. To jest linia nieodpowiedzialnego postępowania. Brawo! Brawo!